Cześć, właśnie wróciłam ze sklepów spożywczych i okazało się, że mają tam całkiem fajne rośliny. Jako, że byłam w dwóch, no to mamy porównanie z dwóch różnych sklepów i od razu Wam zadam takie pytanie. Lidl czy Aldi? Z którego sklepu zdecydowalibyście się na rośliny? Który wypadł dużo lepiej według Was? Nie będą to tylko rośliny domowe, będą również balkonowe, ale mimo wszystko uważam, że wszystkie były warte uwagi, bo cenowo fajne i jakościowo też bardzo fajne. Nie odbiegały dużo od na przykład sklepów ogrodniczych. Więc słuchajcie, ja Was zapraszam do filmu i dajcie mi znać, Lidl czy Aldi? No to do filmu. Zaszłam do Aldiego, a tu taka fajna okazja, 3,99 rośliny w ekotorebeczkach. No i Wam powiem, że jestem miło zaskoczona, bo są bardzo ładne. Za 3,99 patrzcie, fikus lirata i nawet dość rzadko spotykany w sklepach fikus filodendron czerwonolistny, kalatea. Tu mamy malutkie monstery i to wszystko takie piękne, ładne, zdrowe. Szeflerka. Alokazja venti, piękne liście, no i nawet birkiny, ale jakie, jak pięknie wybarwione, normalnie, no okazja, jak ich rzadko. Beniaminki, a tutaj na dole mamy jeszcze takie małe sukulenty w szkle. No i dosyć spory wybór, uszy szreka i inne. Nie powiem Wam dokładnie jakie, ale dużo ich jest i one są chyba w cenie 5,99. Tutaj coś na zewnątrz, to tak tylko zarzucimy szybko okiem jakieś lilie. Niestety nie wiem w jakiej cenie, ale już się orientuję. Euro 49, więc też nie ma najgorzej. Tu mamy kannę i już zaczyna kwitnąć. Do tego jakieś goździki. Ładny słonecznik. No słuchajcie, miło mnie zaskoczyło, bo dużo jest tych roślin i są bardzo ładne. Całe tacki, a tutaj mamy morze kali za 5,99, nawet takimi fajnymi nakrapieniami. Teraz się mówi na to Canthedeschia chyba. I jakiś zagubiony skrzydło kwiat, ale ma piękne kwiaty za to. O, i echmea też jest, ale ładna. Kwitnie, duża, dorodna, ona chyba też jest za 5,99. Taki egzotyczny miks. I co mamy jeszcze w tym miksie? Mandewille, no cudo. No dobra. Nie ma co, napatrzyłam się, dużo ładnych roślin. Jesteśmy w drugim sklepie, tutaj są rośliny nowe, z nowej dostawy, za 3,99 bodajże w osłonce strawy morskiej. Fajnie to wyglądało, ładnie się komponowało i tutaj są i bluszczyki, i draceny, i jakaś tam peperomia się też trafiła. Jeszcze gdzieniegdzie jakaś lilia chyba z poprzedniej dostawy, no i również morze kali. Nawet były te z nakrapianymi liśćmi do wyboru, do koloru. Tutaj naprawdę, no nie wiem, czy się nie sprzedają te rośliny. Do tego fikusy, fikus Tineke tam stał, zwykły fikus. Sporo większych roślin, no nie takich bardzo dużych, ale już średnich, draceny. No i do tego filodendron, więc tak troszeczkę dubluje się Aldi z Lidlem, jeśli chodzi o rośliny. Tutaj mamy z osłonkami, one już były przecenione po 3,99, a chyba sukulenty były już po 1,99 euro. No i też byłoby z czego wybrać i peperomie, i jakieś kalanchoe, i trochę zielistki, i nawet trzykrotka się trafiła, więc taki misz-masz, już widać, że te rośliny tak nie były zbyt dobrze posortowane, ale zawsze można o cenę zapytać. Tutaj jeszcze orchidee z pięknymi, dużymi kwiatami. No i zeszłam od razu na zewnątrz, bo tych wózków tam tyle stało, naprawdę dużo. I fajnie, że nie włożyli tam roślin domowych na zewnątrz, tak jak w przypadku Aldiego. Więc to jest plus. Tutaj nawet znalazłam jakieś figi, cytrusy. Również mandarynki tam były, więc taki całkiem ciekawy wybór. Nawet oliwka się znalazła i jak widzicie, te rośliny nie są jeszcze jakieś pozasychane. No i może frezji, tu sporo ich było, chyba moje jedne z bardziej ulubionych roślin pachnących. Spokojnie można je sobie trzymać również w domu, w tych doniczkach, nic się nie stanie, oprócz tego, że kiedyś przekwitną i trzeba będzie je jeszcze raz od nowa. No i jeszcze tutaj mamy tumbergię, trochę hortensji. No i dajcie mi znać, czy na który sklep bardziej byście się zdecydowali, jeśli chodzi o zakup. Czy Lidl, czy Aldi. Ja się z Wami już żegnam.